Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, ale też o rodzicielstwie zastępczym i który realizujemy dzięki firmie Merck. Gościem moim i Państwa jest dzisiaj profesor Rafał Kurzawa, ginekolog i położnik, ale też prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz współzałożyciel Kliniki Leczenia Niepłodności TFP VitroLife. A rozmawiać dzisiaj będziemy o tym, jak leczy się niepłodność w Polsce. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie profesorze, niepłodność to jest choroba, która jest bardzo powszechna. Mimo że niewiele o niej mówimy, to fakty są takie, że dotyka aż 20% par, które starają się o ciążę. I wydawać by się mogło, że jedyną konsekwencją tej niepłodności jest bezdzietność, jest to, że te marzenia o dziecku gdzieś trzeba odłożyć i one się nie spełniają tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ale to nieprawda, bo niepłodni zmagają się jeszcze z całą masą innych problemów, prawda? To są w drodze po dziecko, czy w czasie starań o dziecko, to są problemy, które przeplatają się z nadzieją, że leczenie będzie skuteczne, że może w sposób naturalny pacjentka zajdzie w ciążę i ta nadzieja nigdy nie umiera, ale ona się przeplata zawsze z potężnym stresem, który jest konsekwencją tego, jak para sobie będzie wyobrażała życie ewentualnie bez dziecka, co wtedy zrobią, czy mają alternatywę. Czy będą mogli na przykład adoptować dziecko, czy będą w stanie pokonać pewien problem, czy przełamać pewną barierę psychologiczną, która pozwoli im na to, żeby na przykład zdecydować się na skorzystanie z komórki jajowej od dawczyni. To jest stres wynikający z tego, jak pogodzić wyzwania codziennego życia i gromadzić pieniądze na to, by leczenie niepłodności można było przeprowadzić zgodnie z najwyższymi standardami, no bo leczenie niepłodności w Polsce jest płatne. No i dla tych, którzy niestety są ofiarami, to może złe słowo, ale są ludźmi, którzy nie osiągnęli tego celu, no to jest olbrzymie wyzwanie, jak żyć tylko we dwójkę, czy damy sobie radę. Jak właśnie wtedy można będzie widzieć przyszłość, której tak naprawdę z mojej perspektywy to jest największy problem chyba w temacie niepłodności, który jest niezauważany przez młodych ludzi. To tak naprawdę jest najważniejszy, bo mi się ciągle wydaje, że jestem idealistą, że jednak żyjemy po to, żeby mieć dzieci, żeby coś po sobie zostawić. No tak, wspomniał pan, panie doktorze, o tym, że w Polsce leczenie niepłodności, mówimy tutaj przede wszystkim o leczeniu zaawansowanym, nie jest refundowane, ale czy to jest jedyna rzecz, która no gdzieś tam dokłada jeszcze tym niepłodnym w Polsce? Czy zmagać się z niepłodnością w Polsce to jest dodatkowe obciążenie? Czy oprócz tej refundacji, co z całym klimatem, który gdzieś buduje się w debacie publicznej wokół niepłodności i metod jej leczenia? Ja mam inną perspektywę, dlatego że ja pamiętam czasy, kiedy była dyskusja na temat ustawy, na temat leczenia niepłodności, gdzie ten klimat był jeszcze gorszy, czyli ja mówię o latach 2010-2015, czyli do czasu, kiedy powstała ustawa o leczeniu niepłodności i została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Notabene to chyba była ostatnia ustawa, którą podpisał jako prezydent. Wtedy były jeszcze gorsze czasy. Wtedy to był bardzo trudny czas, ponieważ w debacie publicznej, przez to, że mówiono o ustawie, to siłą rzeczy to trafiało do wszystkich mediów. Bardzo wyraźny był głos jakby dyskredytujący te próby stworzenia ustawy pozwalającej na przeprowadzenie metod zapłodnienia pozaustrojowego, zastosowanie tych metod w leczeniu niepłodności. Teraz ta sytuacja jest uregulowana i jakby nie ma podstaw do tego, by ciągle ten temat związany z leczeniem niepłodności wyciągać na pierwszą linię debaty publicznej. A się próbuje to łączyć oczywiście z takimi tematami jak aborcja, bardzo niesłusznie, jest to krzywdzące dla tych, którzy mają problem niepłodności.
No ale co zrobić? Więc teraz jest troszeczkę lepiej i wydaje mi się, że niezależnie od tego, co niektórzy mówią na głos, czy niektórzy politycy, czy w niektórych mediach się mówi, to temat jest taki, że przede wszystkim przyzwolenie społeczne jest zaskakująco wysokie do tego, by ludzi leczyć z niepłodności, bo my monitorujemy te informacje, które dotyczą, jaki jest, no, dotyczą głosu opinii publicznej na temat leczenia niepłodności. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo to przyzwolenie społeczne jest ciągle zaskakująco wysokie. Ono gdzieś tak oscyluje między 70 nawet a 80%. Tak. Pomimo tego, że rzeczywiście w przestrzeni publicznej wciąż pojawiają się no, trudne do zaakceptowania informacje czy przekazy dotyczące leczenia. Panie profesorze, czy w innych krajach Europy leczenie niepłodności również rozpatruje się w kontekście zagadnień etycznych czy światopoglądowych, czy jest to po prostu choroba i leczenie? W wielu krajach jest to choroba i leczenie. Ja będę się odnosił do Europy przede wszystkim, dlatego ewentualnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Dlatego, że no, jest to zdefiniowane przez WHO jako chorobę i nikt tego nie kwestionuje. Ale to są takie dwa wątki. Jeden wątek to jest taki, że są pewne konsekwencje wcześniejszej debaty publicznej w wielu krajach, która skutkowała tworzeniem prawa, które okazuje się, że w konsekwencji było to prawo bardzo restrykcyjne i te konsekwencje widać szczególnie w Republice Federalnej Niemiec. Niemcy w 1990 roku podjęli dyskusję na temat leczenia niepłodności i tam powstało prawo, które się nazywa Embryonenschutzgesetz i ono do tej pory obowiązuje. Ponieważ my w grupie mamy kliniki również z Republiki Federalnej Niemiec, z Berlina, na przykład to ja rozmawiając z kolegami widzę, jak niedobre prawo reprodukcyjne wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. To jest nieprawdopodobne. To jest kapitalny przykład, który obrazuje, czym jest dobre prawo reprodukcyjne. Bo w Niemczech niestety, przez to, że to prawo powstało tak wcześnie, jest obarczone pewną interpretacją, która moim zdaniem jest błędna, która doprowadziła do powstania prawa restrykcyjnego, interpretacją, która w pewnym sensie jest pokłosiem pewnych przemyśleń Niemców na temat tego, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. Połączenie tych dwóch wątków spowodowało takie, nie inne prawo. I co się dzieje? W Republice Federalnej Niemiec mamy w tej chwili niską skuteczność leczenia i bardzo wysoki odsetek ciąż wielopłodowych, co jest konsekwencją tego, że próbuje się no za wszelką cenę tę skuteczność leczenia podwyższyć poprzez fakty przenoszenia na przykład dwóch zarodków w procedurach zapłodnienia pozaustrojowego. W innych krajach europejskich, gdzie takie prawo restrykcyjne funkcjonowało, to taki przykład sztandarowy kiedyś w przeszłości Włochy, później Malta, Szwajcaria, no po ponownej jakby ocenie sytuacji doprowadzono do liberalizacji tego prawa i w związku z tym w tych krajach leczy się w tej chwili w taki sposób, że prawo nie ograniczając dostępu do pewnych określonych procedur, nie narzucając pewnych wyborów medyczno-biologicznych, nazwijmy to w ten sposób, powoduje, że zarówno skuteczność leczenia jest wysoka, jak i no, nie ma powikłań, szczególnie pod postacią ciąży wielopłodowej. Natomiast w Stanach jest ciekawa sytuacja, bo Stany są bardzo pojemnym krajem dla ludzi o bardzo różnym światopoglądzie i w Ameryce jest tak, że prawo jest bardzo liberalne, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że są środowiska, które właśnie w ramach takich, a nie innych poglądów to nie przystępują do prób leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Czyli to jest jakby taki model, można by powiedzieć, idealny. Prawo niech zabezpiecza standardy, a wolność wyboru decyduje o tym, czy ktoś się na coś decyduje, czy nie. A pacjenci podejmują decyzję, dokładnie. Panie profesorze, wspomniał Pan o tej skuteczności i bezpieczeństwie leczenia. Wydaje się, że akurat kwestia skuteczności i bezpieczeństwa leczenia jest dużym atutem leczenia niepłodności w Polsce. Z danych, które udostępniają kliniki, które mamy chociażby dzięki raportom ESHRE, wynika, że ta skuteczność leczenia w polskich ośrodkach leczenia niepłodności jest bardzo wysoka. Zastanawia mnie, czy tak jest wszędzie, czy rzeczywiście wszystkie ośrodki leczenia niepłodności działają w tych najwyższych standardach, osiągając te bardzo satysfakcjonujące wyniki.
I czy my możemy być pewni tego, że te dane, które są publikowane przez kliniki, są danymi rzetelnymi? Tej pewności nigdy mieć nie będziemy i muszę powiedzieć, że to jest mój ból głowy jako prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Chodzi mi o to, że nie to, że ja kwestionuję te dane, które są przedstawiane przez kliniki do raportowania na rzecz European IVF Monitoring. To chodzi o to, że jesteśmy w takiej pułapce, że pewności nigdy mieć nie możemy, ponieważ jest to raportowanie, które jest oparte na deklaracji kliniki, czy jest czysto deklaratywne. I zawsze można mieć wątpliwości, czy te deklaracje są zgodne z rzeczywistością. Co po stronie plusów, że w ogóle raportujemy i że wszystkie kliniki raportują, i to jest kapitalna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to raportowanie wydaje się rzeczywiście uczciwe, dlatego że no, nie dostajemy jakichś danych, które są absurdalne. To znaczy, my jak patrzymy na skuteczność leczenia w Polsce, to się plasujemy w środku, może troszeczkę w kierunku tej wyższej stawki krajów europejskich, ale ponieważ w środku, to nie budzi wątpliwości, ponieważ nasza skuteczność jest rzeczywiście dobra, ale taka jak przeciętna europejska w krajach, o których wiemy, że standardy leczenia są wysokie, no to myślę, że należy wierzyć w to, że rzeczywiście jest tak, jak te dane wyglądają na papierze. Natomiast no, niebezpieczeństwa są zawsze takie, że my raportujemy retrospektywnie, czyli patrząc wstecz, weryfikując pacjentki po pewnym okresie czasu. No, idealnym rozwiązaniem byłby taki rejestr danych, który się wprowadza, do którego się wprowadza dane w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli ja otwieram cykl u jakiejś pacjentki, to otwieram go elektronicznie i muszę wprowadzić dane rzeczywiste pacjenta, który w danym momencie przystępuje do procedury i na każdym etapie leczenia, na przykład po punkcji, po pobraniu komórek jajowych, wpisuję informacje, ile pobrano komórek jajowych, ile było zapłodni i tak dalej, co oczywiście też czynią embriolodzy. My taki system u nas mamy, ale on jest tylko na potrzeby wewnętrzne, natomiast no taki powinien być system w całej Polsce i wtedy mielibyśmy tę pewność, że skuteczność jest taka, a nie inna. Taki system notabene funkcjonuje w wielu krajach. Wydaje mi się, że taki system funkcjonował też podobny przynajmniej w założeniach. W tym okresie, kiedy funkcjonował program ministerialny, który finansował leczenie niepłodności metodą in vitro. Bo rzeczywiście z tego okresu, kiedy funkcjonował ten program, mamy bardzo szczegółowe, skrupulatne dane, które zbierało ministerstwo. I wydaje się, że one są pełne rzeczywiście, czy o tego typu monitoring i raport chodzi? To byłaby ta sytuacja idealna? Chodzi o jeszcze lepszy system. Tamten system był dobry, dlatego że on zmuszał kliniki do podania losu każdego dosłownie zarodka, tak? Więc i dokumentował zasadność leczenia u danej pary, potem kwalifikacje do procedury, a następnie dokumentował to, czy doszło do powstania zarodków, czy doszło do zamrożenia zarodków, czy doszło do transferu, czy się urodziły dzieci, ile jest jeszcze zarodków, które są niewykorzystane, a które są zamrożone. Ale to ciągle jest deklaratywne, dlatego że to są dane kliniki, które były wprowadzane do systemu Ministerstwa Zdrowia, czyli nie podpięte pod systemy informatyczne danej kliniki. Ale na pewno był lepszy od tego, co jest teraz, bo w tej chwili on praktycznie nie działa. On mógłby działać, no ale tu trzeba pewnej woli, żeby, no tutaj bym już powiedziałbym nawet politycznej, żeby on zaczął działać. Dlatego, że no niestety w tej chwili wróciliśmy znowu do sytuacji, w której osoba, która zbiera dane i potem je statystycznie opracowuje i wysyła dalej do Brukseli, żeby podać zbiorcze dane za Polskę, no to dostaje po prostu dane na papierze i przepisuje je do innego arkusza kalkulacyjnego i wyliczono bezpośrednio dla całego kraju. Panie profesorze, dlaczego rząd powinien wrócić do refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro? To jest oczywiste, dlatego że po pierwsze, jest olbrzymie zapotrzebowanie na to, czyli jest bardzo wiele par, które tego potrzebuje i wiele par rezygnuje z leczenia, dlatego że nie ma pieniędzy na leczenie metodą zapłodnienia pozaostrzałowego. Dwa,
że jest to bardzo korzystne społecznie, już nawet nie patrząc na to z punktu widzenia indywidualnej pary i cierpienia tej pary, to jest to w tej chwili moim zdaniem olbrzymi problem społeczny, demograficzny i w perspektywie również nazwałbym ekonomiczno-polityczny, dlatego że przy dzietności, jaką mamy w Polsce, bez braku wsparcia państwa w zakresie leczenia niepłodności, ta dzietność będzie jeszcze dalej się zmniejszać i w konsekwencji będziemy mówić o bardzo potężnym problemie demograficznym polegającym na tym, że liczba osób niepracujących będzie znacząco wyższa od tych, które pracują, czyli generalnie utrzymanie starszego pokolenia będzie niemożliwe. Już nie mówiąc o takim bardzo biało-czerwonym haśle, że nas Polaków będzie mniej, przepraszam, ale ja nawiązuję do retoryki obecnej władzy. Więc, ale dlaczego nie? Skoro w Izraelu na przykład 9% porodów to są dzieci urodzone po zapłodnieniu pozaustrojowym, to pokazuje, jakim narzędziem demograficznym może być leczenie niepłodności. To jest naprawdę potężne narzędzie służące do poprawy demografii, nie tylko leczenia problemu czy leczenia choroby, jaką jest niepłodność, ale to jest po prostu narzędzie do prowadzenia polityki demograficznej i w ogóle polityki jako takiej. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, i to są obawy, ta refundacja, ona musi być pod kontrolą. Ja się jednej rzeczy boję, że w przypadku wrzucenia refundacji leczenia niepłodności do takiego koszyka, na przykład jak NFZ, to istnieją dwa ryzyka. Jedno ryzyko jest takie, że pieniądze przyznane na leczenie mogą być zbyt małe, by można było prowadzić to leczenie na odpowiednim poziomie, a tutaj nie ma kompromisów, bo albo wydamy pieniądze na odpowiednie odczynniki. Kliniki będą miały odpowiedni sprzęt, ponieważ tam jest praca w systemie ciągłym. Będą pieniądze na opłacanie embriologów, którzy przecież nie siedzą tylko od godziny 8 do 14, tylko no muszą przyjechać w sobotę, w niedzielę, żeby zobaczyć, co się dzieje w laboratorium. I tutaj nie ma odstępstw. Czyli albo rzeczywiście ta kwota refinansowania będzie odpowiednio wysoka, żeby zabezpieczyć leczenie, albo doprowadzimy do sytuacji, w której pieniądze publiczne znowu będą trwonione. A potem, ponieważ jednak te pieniądze pojawiłyby się, czy pojawią się w systemie, no to jak grzyby po deszczu będą rosły ośrodki, które będą mówiły, czy będą opowiadały o tym, że leczą niepłodność metodą zapłodnienia pozaustrojowego z nieznaną skutecznością, nie wiadomo w oparciu o jakie standardy, no ale będą dostawały pieniądze ze strony państwa, więc to musi być proces kontrolowany. Ten program ministerialny pod tym względem był naprawdę dobry, bo tam była kontrola wydatkowania środków. On też okazał się być bardzo skuteczny. Dzisiaj, kilka lat po jego zamknięciu, wiemy, że dzięki temu programowi urodziło się już ponad 22 tysiące dzieci. Myślę, że nawet więcej, bo to są dane sprzed 2 lat. Teraz właśnie trzeba znowu wystąpić z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia, bo dlaczego to tak jest? Dlatego, że przecież pacjentki się zgłaszają po zarodki, które są zamrożone. Tak. Ja myślę, że skuteczność tego programu jest nie, wszystkich zaskoczyła. Myślę, że nawet przeciwników in vitro, bo 23 tysiące dzieci urodzonych przy inwestycji na poziomie 200, tam nie pamiętam, 70 milionów złotych. 44, pamiętam. To jest po prostu nieprawdopodobny stosunek jakości do ceny. Efektywność kosztowa takiego czegoś jest niebywała. Jest naprawdę niebywała, bo tutaj nie wchodząc w szczegóły, jeżeli patrzymy na wartość każdego człowieka, który się rodzi, to z punktu widzenia budżetu państwa to jest w granicach 100 iluś milionów złotych. Tak? To znaczy każdy poród dziecka to jest potencjalne 100 milionów w budżecie państwa w sytuacji, w której ta osoba zaczyna pracować, przynosić zysk i wartość, jakby użyteczność tej osoby, tak powiedzmy sobie, można kalkulować. To jest niesamowite i wydaje mi się, że to znowu obrazuje to, jak warto inwestować w leczenie płodności. W tej chwili w Polsce rodzi się 1,5% dzieci po zapłodnieniu, po zaostrzeniu. Tak, mamy nawet takie dane bardzo też ciekawe z Łodzi, która wyliczyła, że w 2020 roku 5% tam bez jakichś groszy dzieci urodzonych w Łodzi to były dzieci urodzone dzięki samorządowemu programowi finansowania czy dofinansowania leczenia metodą in vitro.
Więc jeżeli założymy, że jeszcze nie wszyscy mali łodzianie urodzili się dzięki in vitro w ramach programu, bo też są pary, które z różnych powodów z tego programu nie skorzystały, no to też pokazuje, że no tak jak ten Izrael, który pan profesor przywoływał, że to jest oprócz tego, że leczenie, a leczyć ludzi trzeba po prostu, tak trzeba, to jest to rzeczywiście niesamowicie ważne narzędzie demograficzne. Ale jeszcze dodam jedną rzecz, że naprawdę to nie jest tak, że kliniki leczenia in vitro to niosą na sztandarach tylko in vitro. Nawet jeżeli tak. Są takie, które mają na sztandarach tylko in vitro, to nawet jeżeli są takie, to chcąc, nie chcąc, pary, które trafiają do takich klinik, to one w ogóle trafiają, nazwijmy to, w schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, zanim do takiej procedury mogą przystąpić. Czy to jest w ogóle narzędzie do upowszechnienia leczenia niepłodności w Polsce, budowania świadomości potrzeby diagnostyki niepłodności, ale w ogóle budowania świadomości na temat przyczyn, które prowadzą do niepłodności. I proszę mi wierzyć, że najczęstszą przyczyną, największym problemem i najprostszym do tego, żeby ten problem rozwiązać, to jest budowanie świadomości tego, że tak naprawdę wiek, w momencie, kiedy ludzie zaczynają się w Polsce starać o dziecko, jest tak zaawansowany, że prowadzi do niepłodności. Więc jeżeli będziemy po prostu na te tematy dużo rozmawiać, jeżeli to młode pokolenie będzie wiedziało, że można bezpiecznie mieć dzieci wcześniej, że te dzieciaki będą miały zabezpieczenie i rodzice ich w postaci wsparcia, kiedy oni będą pracować na początku swojej kariery życiowej, to tym lepiej się będzie w tym kraju działo, tak? Więc kliniki leczenia niepłodności w Polsce przez to, że rzeczywiście robią in vitro, to one nie tylko robiąc in vitro, po prostu promują informacje na temat tego, co prowadzi do przyczyn niepłodności, chcąc nie chcąc rozwijają potrzebę diagnostyki niepłodności i chcąc nie chcąc, na szczęście i tak jest, powodują, że kobiety zachodzą w ciążę również nie tylko na drodze zapłodnienia pozaustrojowego, tylko innymi metodami, zanim one po prostu do in vitro zostaną zakwalifikowane. Pełna zgoda, panie profesorze. Chciałabym wrócić do ustawy o leczeniu niepłodności, bo ta ustawa, która w Polsce funkcjonuje od 2015 roku, to jest ustawa, która jednak jest dość restrykcyjna. Mamy sporo wykluczeń, obostrzeń, między innymi choćby niemożność leczenia, czy brak możliwości leczenia dla par jednopłciowych, czy dla singielek. I chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, czy te obostrzenia, które wynikają z tej ustawy, przynoszą zamierzony przez ustawodawcę efekt. Bo ja rozumiem, że ustawodawca kierował się jakimś dość dziwnie pojętym interesem dziecka, które powinno według ustawodawcy mieć mamę i tatę. Badania wskazują, że to wcale nie jest determinujące, jeżeli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast czy to jest tak, że singielki dzisiaj nie zostają mamami? Czy ta ustawa powoduje, że te dzieci u kobiet bez partnerów się nie rodzą? Czy może jedynie, albo aż trzeba by powiedzieć, ta droga do macierzyństwa tych dziewczyn znacznie się wydłuża, wiodąc przez jakieś zagraniczne ośrodki leczenia niepłodności, albo co gorsza, przez jakieś spotkania z anonimowymi dawcami nasienia, którzy się ogłaszają w internecie? No to jest problem. Gdzie my mamy wykluczenia, gdzie my mamy ograniczenia? Więc tak, jedno, poza tym finansowym, które nie jest definiowane w ustawie, bo to jest zupełnie inna sprawa. To jest jedno, to jest to, o czym pani mówi. To takie, nazwijmy to, najbardziej uderzające, to, że nie można leczyć samotnych kobiet. To jest jedna sprawa. Kolejne ograniczenie to jest ograniczenie, które się sprowadza do możliwości zapłodnienia mniej niż 6 komórek jajowych, znaczy więcej niż 6 komórek jajowych. U par z tak zwanym dobrym rokowaniem, to można, powiedzmy sobie, zaraz skomentować. I trzecie ograniczenie to, że w Polsce nie ma surrogacji. I teraz co dalej? Więc jeśli chodzi o, może od prostszej rzeczy, po kolei, nie chodzi mi o to, jakby usystematyzując. Więc to 6 komórek jajowych, to okazuje się, że to nie jest jakiś istotny problem. To znaczy, wbrew pozorom, jak patrzymy na dane, które mamy,
to należałoby się spodziewać zdecydowanie mniejszej skuteczności, ale tak nie jest. Więc stymulacja jajeczkowania, którą prowadzimy, ona na ogół prowadzi do tego, że powstaje więcej niż 6 oocytów. Wybieramy 6 najlepszych w związku z tym do zapłodnienia i te 6 najlepszych u par rzeczywiście z dobrym rokowaniem jest wystarczającą liczbą do tego, by z dużym bardzo prawdopodobieństwem dać parze dziecko, przynajmniej jedno dziecko. Natomiast teraz nawet jako towarzystwo żeśmy doprowadzili do powstania takiej listy odstępstw, które są doprecyzowane bardzo konkretnie, kiedy w sytuacji kobiet przed 35 rokiem życia możemy zapłodnić więcej niż 6 oocytów. I myślę, że to daje bezpieczeństwo ośrodkom, że prowadzą leczenie zgodnie ze standardami, zgodnie z prawem, bo tam jest to zagwarantowane, że w szczególnych sytuacjach klinicznych można tak robić. A myśmy to po prostu doprecyzowali, kliniki w Polsce się do tego stosują. I tutaj nie widzę jakiegoś większego problemu w zakresie wpływu na skuteczność leczenia i nie widzę to jako problem, który ogranicza prawa reprodukcyjne w tej chwili. Aczkolwiek zapis, jeżeli się na to spojrzy z tej perspektywy, może zupełnie niepotrzebny, bo sami byśmy się w tym zakresie dobrze regulowali. Druga sprawa to jest te samotne kobiety. To jest tak, że to... Pani powiedziała problem medyczny, dobro dziecka. Nie, to był wtedy problem polityczny. To był lęk, że jeżeli zbyt daleko w swojej propozycji się ustawodawca posunie, to ustawa polegnie, ponieważ proszę pamiętać, że opozycja do leczenia niepłodności metodą vitro była w samym gronie ustawodawców. I to nie było przesądzone, że wtedy Platforma Obywatelska, mająca większość w parlamencie, tę ustawę poprze, bo wewnątrz Platformy Obywatelskiej byli przeciwnicy in vitro. I to była forma szukania jakiegoś tego kompromisu politycznego, który na tym polu został zawarty i on chyba nie ma nic wspólnego z dobrem dziecka, jak zresztą wszyscy wiemy, że nie ma nic wspólnego. No ale powiedziałbym tak, no wtedy jakąś metodą handlu, czy negocjacji, czy czegoś, nie wiem, bo tam w tym temacie nie uczestniczyłem, w tym obszarze nie uczestniczyłem, ale wiem, że to był duży problem. Myśmy nie chcieli, żeby tak było jako eksperci, ale tak się stało. No i jest konsekwencja. Ta konsekwencja powoduje to, że rzeczywiście samotne kobiety nie mogą przyjść do środka i poprosić o to, by zastosować u niej na przykład nasienie dawcy i prowadzi to rzeczywiście do takiej patologii, jak pani powiedziała, że jest po prostu czarny rynek dziwnego towaru, tak? Ale to znowu jest dokładnie przykład tego, co mówiłem wcześniej, czym jest złe prawo reprodukcyjne. W konsekwencji prowadzi tak naprawdę do patologii i nie załatwia tematu. I absolutnie się zgadzam, tak nie powinno być. Te kobiety powinny mieć wsparcie w ośrodkach leczenia niepłodności. I dla mnie uderzające jest to, bo tak jak pani mówiła, należy do grupy, która ma kliniki nie tylko w Polsce, ale za granicą, na przykład w Danii. Widać jak, czy w Wielkiej Brytanii, widać jak koledzy, którzy tam pracują, na co dzień obsługując tych pacjentów, przedstawiają problemy, które są konsekwencją leczenia tych pacjentów. Czyli oni tam rozmawiają o konsekwencjach klinicznych, medycznych i tak dalej. Leczenia niepłodności u par jednopłciowych, czy zmieniających, czy po zmianie płci. Jak my dyskutujemy na temat na przykład doboru protokołu stymulacji jajeczkowania u pacjentek ze złą rezerwą jajnikową, czyli to jest dla nich tylko i wyłącznie problem kliniczny. I pokazuje, jaka jest skala tego problemu, bo pokazuje, ile tych par się tam zgłasza, jednopłciowych. No bo umówmy się, że samotne kobiety to w dużej części przypadków to są po prostu niezdeklarowane też sytuacje, kiedy kobieta żyje w związku homoseksualnym. Też jest taka sytuacja. Poza tymi kobietami, które rzeczywiście są samotne, tak? To są jakby dwie kategorie problemów. No i tyle. No, więc to tak, u nas w Polsce to powinno być dostępne. Niestety nie jest. No. I ja nie widzę w perspektywie czasowej, nie wiem, iluletniej szans na nowelizację w tym zakresie. No, niestety.
No właśnie, czy jakaś zmiana jest dzisiaj możliwa, bo w tej ustawie jest jeszcze kilka innych zapisów, o których nie wspominaliśmy, chociażby przymusowe dawstwo zarodków po 20 latach, które Tak. gdzieś bardzo nas rażą i sprawiają, że ta ustawa jest no, do zmiany w jakiejś części. Tylko, no cóż, ostatnia decyzja rządu, która nawiązuje do kwestii płodności i niepłodności, to jest decyzja o wykreśleniu z listy priorytetów Narodowego Programu Zdrowia punktu dotyczącego zdrowia reprodukcyjnego. W związku z czym, no nie wiem, ale wydaje się, że ten obrany przez rządzących kierunek dzisiaj jest odwrotny od tego, którego byśmy oczekiwali. No bo jest krótkowzroczny, jest podyktowany dyktatem Kościoła. Ludzie, politycy nie widzą tego problemu z takiej perspektywy jak my. Bardzo powierzchownie na to patrzą. I no co zrobić? No to pokazuje o tym, mówi, pokazuje nam, jakiej jakości polityków mamy, tak? Bo przecież oni są odpowiedzialni za kraj i podejmują decyzje, które w konsekwencji będą prowadziły do problemów. I w konsekwencji będą powodowały to, że skala zjawiska będzie narastać. No ale jeżeli pani mówi takie rzeczy, i zgadzam się, pani ma rację, bo ja na to nie zwróciłem uwagi, no to to też obrazuje, że w takiej atmosferze, przy takim postrzeganiu problemów związanych ze zdrowością człowieka, to my nie mamy szans w chwili obecnej na nowelizację ustawy. Ja bym powiedział więcej. Próba nowelizacji ustawy mogłaby się skończyć czymś odwrotnym od zamierzonego, tak. Czyli zamiast liberalizacją, to zaostrzeniem tej ustawy, no bo to byśmy się, bym powiedział, no niestety znaleźli w bardzo trudnej sytuacji. To w takim razie, panie profesorze, co możemy zrobić? Bo tak, nowelizacja ustawy dzisiaj raczej trudna do przeprowadzenia. Centralna refundacja in vitro, program ministerialny, kolejny, czy też wznowiony, no na razie wydaje mi się, że w sferze marzeń absolutnych. A z tych takich rzeczy, które można tu i teraz, jak zwiększyć dostęp do diagnostyki? Czy może jakieś szeroko zakrojone badania przesiewowe, chociaż te zmiany w NPZ-cie też pokazują, że ten kierunek niestety nie jest tym obranym przez Ministerstwo Zdrowia. A co z edukacją na temat płodności? Wspomniał Pan o tym, że to jest ważne, żeby rozmawiać, żeby mówić. Jak taka edukacja powinna wyglądać i kiedy ją zacząć? Po pierwsze, to jest, ojej, no, to jest szkoła. Po pierwsze, ale to jest znowu ciągnięty i niezałatwiony temat od wielu, wielu lat edukacji seksualnej w szkole. To jest jedna sprawa. To jest bezpruderyjne rozmawianie na temat seksualności człowieka i problemów rozrodu. To jest taka sama sprawa jak, nie wiem, wydolność serca czy cokolwiek innego, czym żyjemy na co dzień. No przecież to jest oczywiste. Czy wyciągnięcie tych tematów ze sfery tabu. Ja myślę, że to młode pokolenie to samo to wyciągnie, bo to jest Netflix, bo jest internet, bo są media społecznościowe i tak dalej. Także tutaj jakieś tam tworzenie jakichś zasłon dymnych, udawanie, że tematy nie istnieją, nie ma żadnego sensu. Więc kiedyś my do tego dojdziemy. No, pytanie, ile pokoleń? Tak, jedno pokolenie czy dwa pokolenia? To w ogóle nie ma innego scenariusza, tak mi się wydaje. Więc olbrzymia rola organizacji pozarządowych, no takiej organizacji jak pani organizacja, Nasz Bocian. Mówienie na głos rzeczy oczywistych, których ludzie się boją mówić na głos, a właściwie też nie wiem czemu. I no cóż, co więcej, może akcje, no to co pani mówiła, no jak najbardziej, no ale to pokazuje właśnie też, ile i w jakim zakresie państwo nie spełnia roli, jaką powinno spełniać. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy w tej chwili. Taki komentarz na temat tych sytuacji dotyczących samotnych kobiet czy kobiet żyjących w związkach jednopłciowych. Ja tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Jeśli mam być zupełnie szczery, to też może obrazować, w jakim społeczeństwie żyjemy,
czy jak ludzie, którzy są z tych środowisk, jak bardzo próbują się kryć. Bo jeszcze raz, porównując skalę tego tematu właśnie w klinikach w Danii czy w Wielkiej Brytanii, a mam wgląd do tego, i skalę w Polsce, to mi się wydaje, że pary, które mają, powiedzmy sobie, takie aspiracje, by mieć jednopłciowe, by mieć dzieci, albo kobiety samotne, one nawet się już u nas nie zgłaszają na leczenie. Nawet nie przychodzą, się nie spytają, a co mogłyby zrobić, czy jest jakieś rozwiązanie. Czy one jakby żyją cały czas pod ziemią. Czy ja mam rację? Nie, jakie są dane z innych ośrodków, to też widzi pani. No to pokazuje, że temat jest tabu, no ukryty kompletnie. Ja mam perspektywę organizacji pacjenckiej. Te pacjentki trafiają do nas. One dzwonią do nas, piszą do nas, pytając, gdzie mogą pojechać, gdzie mogą się leczyć, gdzie to leczenie będzie dla nich dostępne finansowo, dostępne chociażby pod kątem komunikacji, bo nie wszystkie te pacjentki czują się na siłach leczyć się w klinice, w której rozmawia się po angielsku czy nie wiem, po hiszpańsku. I zwykle to są dziewczyny, które wiedzą, że nie bardzo jest sens zgłaszać się do polskiego ośrodka, bo one znają już realia prawne, te, które się zgłaszają do nas. Pojawiają się czasami pytania, jak bardzo i jak możliwa jest współpraca pomiędzy takim ośrodkiem, na przykład, który jest za granicą, a ośrodkiem w Polsce, czy możliwe jest, żeby zrobić w Polsce badania, a leczyć się za granicą. Czyli w tym kontekście tak, one mogą się do Państwa zgłaszać, ale rzeczywiście świadomość tych kobiet, które chcą podejść do procedury in vitro, czy do zabiegu inseminacji z nasieniem dawcy, na temat prawodawstwa polskiego jest dość duża i one szukają zwykle tego miejsca leczenia no, poza Polską po prostu. No ale, no tak. Natomiast mimo wszystko jest to coś, co pokazuje, gdzie jesteśmy, tak, jako społeczeństwo. Tak. To jest dla mnie było bardzo zaskakujące. Dużo Niemek jeździ do Danii. Tylko, że w Niemczech jest tak, że nikt nie kwestionuje kwestii posiadania dziecka przez parę jednopłciową czy samotną kobietę. Tam jest to problem techniczny innego wymiaru, dlatego że w Republice Federalnej Niemiec na przykład w zdecydowanej większości wypadków nie można korzystać z nasienia dawcy. Tak samo jak nie można korzystać z komórek jajowych oddawczyni, więc proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że my znowu paradoksalnie, znowu globalnie na to patrząc, jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji. Ale czemu ja znowu o tych Niemczech? Dlatego, że w Niemczech jest tak, że lekarz nawet nie ma prawa referować do takiej kliniki w Danii, dlatego że jeżeli postępuje w taki sposób, to również prawie łamie prawo niemieckie, bo czy to się łamie na terytorium RFN, czy poza. Niesamowicie jest dla mnie zaskakujące to, że nie podjęto jeszcze prac nad nowelizacją tej ustawy albo nad utworzeniem nowej, bo ja nie wiem, czy ją się znowelizować. Ciągła dyskusja na ten temat, nieustająca. Tam znaleziono wiele rozwiązań, które pozwalają w końcu w Niemczech na przeprowadzenie transferu blastocysty, bo w Niemczech nie można doprowadzić do takiej sytuacji. Nie wolno mrozić zarodka w innym stadium niż stadium przedjądrza. Prawda? I to jest podstawowa sprawa. Jeżeli tam się doprowadzi do zapłodnienia komórki jajowej, to trzeba doprowadzić, czy powiedzmy sobie zrobić to tak, by hodować tę ilość zarodków, by powstała jedna lub maksymalnie dwie blastocysty. To jest bardzo trudno niewykonalne, bo blastocysty nie wolno zamrozić, a zarodka też nie wolno zniszczyć. No ale jakaś tam matematyka prawno-medyczną, nie wiem jaka, spowodowała, że jakieś takie próby są robione. Więc to właśnie, znowu jeszcze raz, konsekwencje fatalnego prawa reprodukcyjnego. I tak to jest. Więc dlaczego ja znowu mówię o tym? Bo my nie wiemy w Polsce, jak to by było, gdyby jakiś ośrodek oficjalnie polecał leczenie niepłodności metodami, które nie są w Polsce dozwolone za granicą. Prawda? Jest jakieś niebezpieczeństwo, że tutaj pewne interpretacje prawne mogłyby spowodować to, by jednak się takiej sytuacji przyjrzeć. I mi się wydaje, że to jest również jedna z przyczyn, dla których te pacjentki po prostu się do ośrodków nie zgłaszają. Ale najbardziej ogólnie można powiedzieć, nie jesteśmy wyspą. Tak.
Takie mam przewrotne pytanie na koniec, panie profesorze. W Wielkiej Brytanii Urząd do Spraw Konkurencji i Konsumentów zdecydował się uregulować praktyki tamtejszych klinik, ponieważ uznał, że w sytuacji, kiedy pacjent płaci za leczenie, jest klientem, a nie pacjentem. I należy się w związku z tym bardzo mocno przyjrzeć temu, w jaki sposób reklamują się kliniki, jakie podają wyniki na swoich stronach, a też w jaki sposób sprzedają dodatki, tak zwane adonsy do leczenia. Klient czy pacjent? Jedno i drugie. Jak płaci z własnej kieszeni za leczenie, to z pacjenta staje się klientem. A przecież to też chodzi o pieniądze, no nie oszukujmy się. Ja wczoraj miałem na ten temat dyskusję, bo takie comiesięczne spotkanie miałem z szefami klinik, właśnie z szefem klinik, wszystkich klinik brytyjskich, tam duńskich i tak dalej. My się spotykamy raz na miesiąc. Dyskutujemy o tych problemach. I właśnie oni to przywołali, bo to jest nowe prawo. To jest nowe prawo i ono rzeczywiście skomplikowało życie bardzo wielu klinikom, ale jest olbrzymie zadowolenie, bym to nazwał, czy przyzwolenie na takie prawo ze strony klinik, które stosują najwyższe standardy leczenia, bo to rzeczywiście porządkuje wiele rzeczy. I no szczególnie ten temat, który odnosi się do tych procedur dodatkowych o nieznanej skuteczności, które są przez wiele klinik osobno nazwijmy to, oferowane i sprzedawane. I co spowodowało na przykład w Wielkiej Brytanii w tej chwili to, że przynajmniej kliniki z grupy TFP, one czyli The Fertility Partnership, one ujednoliciły cenniki, to znaczy jest tylko procedura zapłodnienia pozaostrzeniowego, za którą się płaci. I to jest konsekwencja tego, co urząd wprowadził. Więc nie, no to jest oczywiście pacjent w pierwszej kolejności, ale skoro on płaci, to też jest klientem. No tak. Myślał pan o tym, żeby w ramach prac PTMRE, któremu pan przewodniczy, tak jak powstała, tak jak pan wspominał, lista sytuacji, w których można zapłodnić więcej niż 6 komórek jajowych, tak stworzyć taką listę tych właśnie dodatkowych procedur, które proponuje się pacjentom, określając ich skuteczność, tak żebyśmy mieli taką jasność, gdzie warto się zastanawiać nad czymś, gdzie może jednak nie warto, bo łatwo się jest zatracić w tym wszystkim. Jeżeli my płacimy za to leczenie, mamy ogromne oczekiwania, jesteśmy po wielu latach starań, wydaje nam się, że każda rzecz, która chociażby o, nie wiem, 1% miałaby zwiększyć szansę naszą na to, że ta ciąża się wydarzy, no to tu 1%, tu 1%, tam jeszcze 0,5%, ale w sumie to jest jakaś wymierna korzyść, która może nam pomóc w tym zostaniu rodzicami. Jakiś taki przewodnik, może warto byłoby się nad tym zastanowić i coś takiego zrobić. Od podszewki znowu, bo pani mówi o efekcie końcowym, a my jesteśmy na początku dyskusji. W ogóle ja szczerze powiem, ja przywołałem ten temat tych technik dodatkowych i go wykopałem i postawiłem na agendzie. I teraz tak, widzi pani, ja go postawiłem na agendzie w środowisku i wielu było zaskoczonych, że te techniki mają tak słabe wsparcie wynikające z przeprowadzonych badań dodatkowych. To był pierwszy etap. I my teraz na każdym zjeździe mówimy o tych technikach i przedstawiamy przede wszystkim środowisku medycznemu, które te techniki oferuje, również pewne tłumaczenie czy interpretacje wyników badań, które powodują to, że one mogą być zaoferowane w określonych sytuacjach, ale w określonych sytuacjach w ogóle nie powinny być oferowane. A są też takie, które na tym etapie nie mają żadnego, że tak powiem, merytorycznego wsparcia. A mimo to są przez klinicystów oferowane. No jest jeszcze dr Google, tak? I to jest teraz kolejny wątek. Mianowicie my z tym powinniśmy wejść do pacjentów i w związku z tym olbrzymia rola państwa, czyli naszego Bociana na przykład. I teraz pytanie, czy jesteście państwo na to gotowi, żeby pokazać prawdziwą informację na ten temat, czym jest in vitro i te techniki dodatkowe. W Wielkiej Brytanii to jest łatwe, dlatego że w Wielkiej Brytanii jest Human Fertilization Embryology Authority, czyli to jest taka agenda, która kontroluje leczenie niepłodności. I ona jest niezależna,
znajduje się poza klinikami, poza organizacjami pacjentek i tak dalej. Ma na to pieniądze z budżetu. Ona się zajmuje ewaluacją skuteczności leczenia, ewaluacją klinik, ewaluacją skuteczności technik dodatkowych. I ona przedstawia najnowsze stanowiska w tej kwestii i taki najbardziej klasyczny model to jest to, co dla pacjentów teraz zostało przygotowane na stronie HFEA. To jest ten tak zwany system świateł drogowych, który zapala światełko przy danej technice typu na przykład assisted hatching, czyli albo na przykład diagnostyka przedimplantacyjna. I każdy pacjent może wejść i zobaczyć, czy ta technika działa, ewentualnie w jakim wariancie działa, w jakim wariancie nie działa. I to powinno być u nas też zrobione, ale ponieważ my nie mamy wsparcia ze strony ministerstwa, żeby to zrobić, to my powinniśmy mieć odwagę, żeby to samemu pokazać. Ja się zgadzam. Na przykład na stronie internetowej naszej w Szczecinie ja to zamieściłem, tę informację na ten temat. Ale mamy doktora Google, a doktor Google to jest coś, co jest jak rak w pewnym sensie, dlatego że pacjentka siada, ma 3 nieudane transfery. Co ja mam jej powiedzieć, jeżeli ona ma 3 nieudane transfery pięknych blastocyst? Ja sam się w zeznania gubię w sytuacji, w której mam taką sytuację, bo wiem, że przyczyna może być nieznana, wiem, że może być to statystyczny pech, ale wiem również, że oferuje się takim pacjentkom możliwość pomocy, która ta pomoc wcale nie musi być pomocą wynikającą z przeprowadzonych dobrych jakościowo badań klinicznych. No i te pacjentki, okej, mówią sobie tak, no kurzawa tu próbuje coś tam mi powiedzieć, ale ja zobaczę w internecie i trafia na przekonujące informacje, że można pomóc. No i trafia w różne miejsca, w których takie techniki dodatkowe można zastosować. I teraz znowu, najbardziej ogólnie mówiąc, tak, dyskusja jest potrzebna, kliniki mają coraz większą świadomość problemu i naprawdę ja jestem zbudowany, bo kliniki same budują w tej chwili taką atmosferę, która same zapalają czerwone światło wobec niektórych interwencji, w stosunku do innych jeszcze nie, ale to jest już proces, który się rozpoczął. Pacjenci powinni mieć tę świadomość, bo nie mają, oni są pogubieni kompletnie i tutaj powinny być organizacje pacjentów, które właśnie może przekazują tę wiedzę, która płynie na przykład z Wielkiej Brytanii, jaka jest rzeczywista wartość tych technik dodatkowych. Gdzieś tam między wierszami powinniśmy rzeczywiście zmierzać do tego, żeby to, co pani powiedziała na końcu, tak doprowadzić do jasności, że tak powiem, rozliczeń finansowych w sytuacji, kiedy te techniki są proponowane. Panie profesorze, ja tutaj jednoosobowo, ale jestem przekonana, że z pełnym poparciem zarządów i członków stowarzyszenia mogę powiedzieć, że my jesteśmy gotowi na tego typu komunikację i może to jest jakiś dobry początek projektu, który pewnie nie będzie krótkofalowy, tylko będzie musiał trwać i się rozwijać. Ale my na pewno chętnie przyłożymy się do takiej pracy i pomożemy ją komunikować pacjentom. Panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za te kilkadziesiąt minut poświęcone naszemu Bocianowi, ale przede wszystkim pacjentom. Przypominam państwu, że moim i państwa gościem był profesor Rafał Kurzawa z Szczecińskiego Ośrodka TFP VitroLife, ale również szef Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. To ja dziękuję. Ja mam nadzieję, że przynajmniej częściowo czymś pomogłem, czy spełniłem swoją rolę. Na pewno to była bardzo ciekawa rozmowa. Ja powiem jedno, że naprawdę brakuje rozmów z pacjentami. To znaczy zdecydowanie jestem orędownikiem tego, by pacjenci tak naprawdę razem z lekarzami, embriologami, pielęgniarkami prowadzili kliniki leczenia niepłodności. Niech tak się stanie. Dziękujemy i do usłyszenia. To ja dziękuję.